Siema, ja jestem Howl. Jakby zaraz o gierkę zobaczycie, nie ma problemu, ale jeszcze chciałbym was poprosić o łapeczkę, o subka, o jakiś komentarz fajny. No i żebyście wbili na Discorda i co najważniejsze jeszcze na Twitcha, na którym sobie gramy w gierki. Linki są w opisie, tak więc zapraszam. No i miłego odcineczka. No i dobra, zaczynamy ogólnie kolejny odcineczek, słuchajcie. Dzisiaj w planach mamy na pewno sobie ogarnąć jakąś chatę. Oj, wodę, bo woda mi się też powoli kończy. No i przydałby się dzień, ale że będziemy musieli sobie pobijać poziomu i zobaczymy mniej więcej, ile tego potrzebujemy. No, musimy ogarnąć sobie tutaj po prostu. Rzeczy do tego, do budowy domu. Tego sobie nie zrobimy niestety. Musimy mieć piąty poziom, mamy trzeci. No teoretycznie w sumie na upartego moglibyśmy to przeskipować tutaj i nauczyć się tutaj wszystkiego. W sensie dobić sobie piąty poziom, nauczyć się tutaj wszystkich rzeczy. Tylko wydaje mi się, że troszkę by nam brakło i tak i tak. Tak szósty poziom byśmy musieli mieć. Nie wiem, ile dostaniemy punktów ogólnie. Ale będziemy musieli sobie dobić tutaj jakby. Albo drewniany, albo ten. Wydaje mi się, że pójdziemy w drewniany, bo tutaj widzę i tak potrzebny jest piąty poziom, więc. No więc za bardzo. To nam różnicy nie robi. Dobra, słuchajcie. Dochodzi szósta, już się robi powoli jasno. Drzewko jeszcze w ognisku jest, 38 mamy. Już widać, słoneczko wychodzi. Będziemy powoli sobie ruszać do naszego statku, on jest dosyć blisko tutaj. Dokładnie gdzieś za mną tam? Tam. Tak. Podejdziemy, bo chcę zobaczyć, czy mogę tego questa oddać. Czy coś, bo mam tego questa, nie wiem co mam z nim zrobić. No i pójdziemy jeszcze troszkę polewelować, bo jednak potrzebujemy trochę. Potrzebujemy trochę expa, żeby. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby teraz tak zrobić, ale okej. Okay. Troszkę marzę sobie, troszkę marzę. Okej. Okay. Mam tego questa i nie wiem, co mam z nim zrobić. Dropshik. Return to station. And your mission. Czyli rozumiem, czyli wracamy na stację, czyli zrobiliśmy tą misję, okej. Okay. Zrobiliśmy tą misję. Myślałem, że to będzie troszkę więcej, ale dobra. W sensie, że będzie troszkę więcej. Bardziej myślałem, że to będzie taki survival, że będziecie siedzieć, jednak to macie jakiś system misji. I jest tracony jakby tracony progres chyba? New prospect. Okej. Okay. I teraz idziemy tutaj. Tak, to jest. Okej, rozumiem. Czy to jest jakby system misji, że tak powiem, i czym dalej progresujemy, tym więcej po prostu możemy zwiedzać prawdopodobnie mapy, więcej po prostu będziemy dostawać i w ogóle. Czyli jest to taki, można powiedzieć, system wipe'ów troszkę, jak w Tarkowie. Powiedziałem jakiś właśnie system wipe'ów, tak. O, jak można kamerę zmienić, ale fajnie. System wipe'ów, coś, ale w Tarkowie, tylko że z każdą misją po prostu więcej zyskujemy. Czyli będziemy tak startować chyba kilka razy, słuchajcie, jak nie więcej. Collect radar from supply pod. So grab the radar from the supply crate. Okay, tam mamy supply. The unit wants scans from three locations on your map. Okay. A pytanie, czy mam tech
Tree, znaczy. Tak, mamy. Okej, okay, zapisuje nam się. Zarąbiście, słuchajcie. Bardzo mi się to podoba, że nam się to zapisuje. Jakbym miał wbijać wszystko od początku, to dajcie spokój. Wiecie co, jestem ciekaw? Jestem ciekaw jednej rzeczy. Supply crate. Take all. Jestem ciekaw jednej rzeczy. Jaką jest to, czy nam się zapisuje. Zapisują, jakby wiecie, obiekty na mapie. I tam było, że nie będzie można tu już wrócić, więc wydaje mi się, że nam się nie będzie zapisywać. Ale jednak fajnie by było, gdybyśmy mogli sobie tu wracać i mieć chatę własną, słuchajcie. Ale nie, dobra. Czyli wydaje mi się, że mapa nam się chyba nie zapisuje. Mapa jest chyba od początku, no, tak mi się wydaje. Troszkę słabe. Bo jednak się spodziewałem, że wiecie, jakby może itemów nie zapiszę nam, ale że wiecie, jak wygórujemy sobie chatę, no wracamy na tą samą mapę, jakby planety cały czas. Więc może ta chata gdzieś nasza tu gdzieś będzie. Ja szukam aktualnie ogniska, które tutaj gdzieś zostawiłem, ale nie ma, dobra, trudno. Scan location. Mamy jednak tutaj skany i one są bardzo daleko od siebie. Słuchajcie, tu mamy jednego skana. Tu jest drugi skan. A trzeci gdzie jest? Nie wiem. A tutaj. Jezu, dobra, jest bardzo dużo chodzenia, słuchajcie. Zrobimy sobie tutaj chyba też podstawowe przedmioty, tak jak w poprzednim. Serio jestem ciekawy, jak to będzie zrobione, bo... no jest budowanie bazy, słuchajcie, jest budowanie bazy, ale no jak ta baza będzie miała być na chwilę, to... Ej, trafiłem chyba. Jak ta baza będzie miała być na chwilę, no tak troszeczkę słabo. No, ale traf. Wiem, 33, ale to jest za mało. Widzę, jak to biega. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się, no come on. Come on. O Jezus. Teraz mi się strzały skończą, słuchajcie. O ile już mi się nie skończyły. Ja mam jeszcze trochę. Niestety muszę ich upolować, przynajmniej jednego, żeby mieć jedzonko. Jezus, nie mogę trafić totalnie. No, przestań robić uniki. Dobra, 26. Mamy królika. Królika będzie łatwiej upolować, słuchajcie. Można podnosić. Oj, muszę cię oprawić od razu. Kurde. Muszę go od razu, kurde, dziabnąć, bo nie mam jakby miejsca na plecach, żeby go tam zarzucić, więc... Bierzemy mięsko. Mam jeszcze dynię w razie czego, więc... Dobra, upolejemy coś po drodze, słuchajcie, bo kawałek jeszcze mamy do przejścia, więc będziemy tak się zatrzymywać w jednym miejscu. I naprawdę bardzo, bardzo trzeba pójść, bo... to się bardzo ciężko jest zabić takiego zwierzaka z wysokim poziomem, z mniejszym pewnie easy, ale... z 23 to jest ciężko. On dostał po głowie, halo. Okej, okay, mamy pierwsze miejsce do skanu. Wow, a tu czekaj, tu, że ja... Że co? Czekaj. A, okej. Okay. A, ja mam tak wracać tam i tu, i tam, i tu, żeby... A nie, dobra, jest skan. Po lewej widać 22%, okej. Okay. Już myślałem, że bym się tak wracać i kurde do każdego skana chodzić osobno. Ogólnie drugi jest totalnie w inną stronę, więc jak już pójdziemy tutaj, będziemy musieli się wrócić dosyć dużą, długą trasę, że tak powiem.
O kurwa, niedźwiedź. Dwa niedźwiedzie, co jest? Czemu dwa niedźwiady? A, o, ła, jo. Skończyły mi się strzały, no nie, nie gadaj. No nie będę na gołe klaty się z nimi bił przecież. Jezus, one mnie gonią cały czas. Gra mi się nie zatrzymuje, jak sobie chcę skraftić. Come on! Czemu mi nikt nie powiedział, że będę z niedźwiedziami walczył? Umarłem. Umarłem. Niedźwiedzie mnie zabiły. Ej, no co jak chcę? Nikt mi nie powiedział, że będę z niedźwiedziami walczył. No halo. Ale skam, oni mnie jedzą? Oni mnie jedzą? Nie, oni się krzmącą chyba. Nie wiem, tulą się. Musimy się resnąć. Co tam chodzi? No nie! Widzisz? I po co ci to było? Kiedy biją mocno. Co potrzebuję na nóż? I kupię takie. Okej. Jeszcze czegoś mi brakuje. No co? To ile was tu? O kurde, cała rodzinka jest, słuchajcie. Aj, nie wejdziesz tu, cwaniaczku. O cholera. No, niedźwiedź tu już wejdzie! No, ja pierdzielę. Przybiegł tutaj, słuchaj, na zawołanie. Kolegę, kurde, zawołał. Ej, druga śmierć. Ja nie wiem, ja coś chyba robię źle, słuchajcie, w tej grze. Ja chyba coś robię źle i... What the fuck? To jest baby deer. Dobra, nie będę strzelał do tego. Ej. Wiecie co? Gryzie się tutaj jakby kurde... moja miłość do zwierząt i pudziwa. Nie potrafię zabić jelonk. O, wilk. Wilk akurat mam wymówkę, bo wilk mnie sam atakuje często. Więc wilka można. 1726 za wilka, słuchajcie. Wiemy już chyba, na kogo będziemy polować. Będziemy chyba po wilczki chodzić. 750 za oskurowanie go. Jezu, dobra, słuchajcie, sporo. O. Tylko pytanie, czy my będziemy potrzebować może pierdolą, czy nie lepiej będzie... Słuchaj, wiecie co, możemy jakby ogarnąć sobie, no tutaj tech tree, no to będzie można sobie ogarnąć może pierw ciuchy, co? Bo ciuchy nam się aktualnie bardziej przydadzą niż jakiś tutaj... jakiś domek, bo to dopiero na 5 poziomie, a tak to mamy protekta. Więc musimy sobie wbić poziom. Jak bijemy poziom, to spróbujemy zrobić tę misję. Jak sobie zrobimy oczywiście armorkę jakiegoś. Mamy 28 poziom. O, 2108. O Jezu, dużo expa, słuchajcie. Dużo expa. Wilczki są opłacalne. Tu jest jeszcze skinning. Kolejne 750 i zarąbiście, dobra. Z niedługo będzie czwarty poziom, zrobimy armora. Ale i tak będziemy musieli chyba przetrwać sobie noc. Chyba niedźwiedź. Nie widzisz mnie. Okej. Słuchajcie, dobrze jest. No będziemy mogli zrobić ognisko w sumie, no. Chyba jedyna rzecz, jaką możemy zrobić na chwilę obecną. Chyba na wyspie sobie ogarniemy tą... typowo tak ostatnio, na wyspie sobie ogarniemy to ognisko. O cholera,
za mnie. Jezus. Zablokowałem się. Umarłem. Znowu. Te niedźwiedzie są porąbane, a ja mam je zabić. Ile ty masz HP, gościu? Ja za przyjdę i go z młotka porobię, czekajcie. Ja tego niedźwiedzia muszę zabić, słuchajcie. On ogólnie chodzi po całej mapie, on się jakby na mnie triggeruje. Z tego co zauważyłem, bo to, że on tu przybiegł i płynął do mnie przez wodę, no sorry. Przypadek nie sądzę. To jest moje ciało. A tu. Tylko. Okej. Repair. Repair. Okej, nie wiem gdzie ten kurde ham jest. Ham i prostak. Mam go. No nie można go zabić, słuchajcie, no on jest kurwa nieśmiertelny. Ja umarłem tutaj. On tu gdzieś poszedł spać. Chyba. Ja nie widzę go nigdzie. Widzę go tam jest. Tylko, okej. Patrzcie, on się od razu się fokusuje. Mam pomysł. Padł! Zabiliśmy go! Dobrze! Do góry! Udało nam się wreszcie tego niedźwiedzia walonego pokonać. Jest jeszcze jeden był przynajmniej. Ale plan jest taki. Na kolejny odcinek na pewno. I na 100%. Dobijamy piąty poziom. I ogarniamy sobie shelter, jakby schronienie jakieś. Nie jakieś mega, ale jakieś takie prowizoryczne. Prowizoryczne schronienie. Tak, na razie no typowo. Walniemy sobie tutaj u nich o gdzieś. Jest 23, więc. No, w sumie może bardziej tak gdzieś tutaj. Bardziej pomiędzy drzewami, może coś jest tu jakiś taki większy busz. Tutaj w sumie. Może być. Czy coś jeszcze takiego w sumie ważnego będziemy? No, na pewno wbijamy sobie poziom i wbijemy ten poziom troszeczkę wyższy i na tym save'ie raczej troszeczkę już posiedzimy, dlatego, że po prostu będziemy potrzebować troszkę tego, troszkę jakby wyekspionej postaci na przyszłość, żeby sobie jakoś tam radzić. Tylko tyle drewna miałem? Ojejku. Niedobrze, słuchajcie. Mało drewna. Sobie troszkę to zacznę. Oj, tak na ślepo ciężko. I w kolejnym odcinku... O co jest do cholery? Co się stało się? Tutaj go. No wyszło troszkę większe ognisko, bo mówiłem, że mało drzewa mamy, to nam postanowili pomóc. Wydaje mi się, że będzie... Jo pierdziele, jak ja się przegrzewam szybko. No, to tym pięknym akcentem sobie zakończymy, słuchajcie. To pomówię tysięczny raz. Jutro sobie ogarniemy jakąś chatę, spróbuję zrobić skana.
I będziemy na tym save'ie raczej troszkę dłużej, żeby sobie pobijać właśnie poziomy, żeby tu odblokować jak najwięcej, słuchajcie, żeby właśnie po prostu było nam po prostu łatwiej wystartować kolejne misje, bo no, teraz na przykład shelter by się przydał podczas sztormu. Przydałby nam się armor, którego nie mieliśmy. Tutaj mamy lepsze strzały, które też możemy sobie odblokować od danego poziomu, więc warto wbić ten przynajmniej piąty poziom, szósty, siódmy i dopiero wtedy zacząć kolejną misję. No a na razie się skupimy na tej, słuchajcie, bo ogólnie to mi się chyba cała wyspa zaraz będzie palić. Tak więc ja idę ten ogień zdmuchać, a wy zostawcie łapę, suba i widzimy się w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, cześć, cześć.